Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jak komuniści w Ameryce rozwalają amerykańskie miasta, czyli wybory w USA. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Prezydenckie wybory. No, wybory prezydenckie są ważne, ale nie najważniejsze. Także jeżeli mieszkacie w Hartford, Connecticut, no przypuszczalnie nie mieszkacie w samym mieście w Hartford, no bo tak samo jak ludzie, którzy pracują, no to nie mieszkają w Detroit, nie mieszkają w Chicago, nie mieszkają w Filadelfii. Ludzie, którzy pracują, ludzie, którzy płacą podatki, mieszkają na przedmieściach. Także jeżeli mieszkacie na przedmieściach tych miast, kierowanych, zarządzanych przez socjalistów, przez demokratów od 40, 50, 60 lat i jest tam syf kiła i mogiła, no to właśnie jest dlatego, że demokraci tam rządzą, dlatego, że demokraci tam zarządzają. No i, przepraszam, jeżeli głosowaliście na demokratów, jeżeli głosowaliście na Bidena, a nie na Republikanów, nie na Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, tylko głosowaliście na ateizm, głosowaliście na skrobanki, na konfiskację, na konfiskatę broni i tak dalej, i tak dalej, no to będziecie mieli płacić zgrzytanie zębów. Hartford. Hartford, no to jest stolica Connecticut. Connecticut, no to jest stan, jeden z oryginalnych kolonii angielskich na wschodnim wybrzeżu. Także jak się popatrzy, jak patrzycie na Amerykę, no to tutaj jest z lewej strony jest powiedzmy wschodnie wybrzeże, czyli Nowy Jork, Washington, Massachusetts, New Hampshire, to jest całe te wybrzeże. Od Pacyfiku jest Washington, stan Washington, Oregon, Kalifornia i tak dalej. Także Connecticut to jest jedno z tych oryginalnych 13 kolonii angielskich. No i dużo w Connecticut było przemysłu. Tam jest Bridgeport, co robili najróżniejsze obrabiarki. Tam dużo robili broni. Także Colt chyba tam zaczynał. Remingtony. Tam przemysł, jak była ta rewolucja amerykańska przemysłowa, no to Connecticut to było właśnie takie uprzemysłowiony stan. No ale teraz w tym Hartford po 250 lat zamyka się taki gazeta Hartford na bieżąco. Znaczy nie zamyka się, będzie drukowała. 250 lat drukowali, będą drukowali, no ale teraz ta pani K19 zlikwidowała w zasadzie biura urzędy, także reporterzy już nie będą siedzieli w śródmieściu, nie będą na telefonach, będą tam pisali jakieś na internecie, no i inne pogaduszki do gazety drukowanej, no ale już nie w centrum. W centrum po prostu się jest syf kiła i mogiła. Dlaczego jest syf kiła i mogiła? No Hartford jest jednym z najniebezpieczniejszych, jako stolica Connecticut, jest jedną z najniebezpieczniejszych miast w Connecticut, no ale również jest jedno z najbardziej niebezpiecznych miast w całej Ameryce. Kiedyś było, Hartford było znane jako stolica, światowa stolica ubezpieczalni, no ale przez ostatnie 30 lat po prostu wszystko tam spada. Od 1990 lat populacja Hartford po prostu znika. W latach 90. to właśnie już się wykrwawiali kompletnie. Na dzień dzisiejszy to populacja jest około mniej więcej 70% tego, co było w latach 1950. Także to jest nieprawdopodobne. Bieda jest jedna z najwyższych w kraju. No i miasto, można powiedzieć, się rozpada. Miasto się rozpada.
Były badania takie przez różne grupy prowadzone, także na 50 stanów to Hartford jest 46 pod względem możliwości utrzymania, pod względem jakimś ekonomicznym, pod względem edukacji i wykształcenia, pod względem zdrowia, pod względem jakości życia jako takiego. No i te ostatnie 9 miesięcy to w sumie nie, no to były taki gwóźdź do trumny. I nie poprawiły tego rankingu, tego całego ustawienia. Miasto wydaje 400 milionów dolarów na swoich uczniów. 400 milionów dolarów na swoich uczniów, czyli to jest około 20 tysięcy rocznie na każdego ucznia, z czego tylko 30% z czego 30% nie kończy szkoły średniej. 18% w szkołach od trzeciej do ósmej klasy, no to tylko 18% studentów, uczniów jest na swoim poziomie, na jakim powinno być z matematyki, a 25% jest tylko na takim poziomie, jakim powinno być. Także po prostu syf, kiła i mogiła w socjalistycznym, demokratycznym mieście prowadzonym przez lewaków, przez utopistów, przez nauczycieli, którzy mają słodkie posadki, przez majorów, prezydentów, którzy mają dobrą budżetówkę po prostu opanowaną, a ludzie po prostu żyją w syfilisie. Hartford, no to w zasadzie od końca wojny, od 1948 roku, no to był zarządzany przez socjalistów, przez demokratów. Przez moment, tylko przez 4 lata była republikanta Antonina Uccello, no ale ona opuściła urząd majora, prezydenta miasta w 1972 roku. Parę miesięcy temu major Luke Bronin, to on ma 41 lat, został wybrany jako no on jest majorem Hartford, no i on jest wyznawcą, powiedzmy, tego usuwania czy zabierania funduszy policji, no bo tutaj jest w Ameryce właśnie dużo, dużo tych bandziorów, no to mówi, że bandytyzm jest tylko dlatego, że jest przestępstwa dlatego, że policja jest za bardzo ostra. No to jest to logika komunistów, debili. W każdym razie on obciął budżet policyjny o 2 miliony z 30 milionów. To jest 6% po prostu. No i co się potem się stało, także bandytyzm jeszcze bardziej się rozwydrzył. Oni mieli przez ostatnie 11 miesięcy 200 strzelanin, czyli powiedzmy na 330 dni mieli 200 strzelanin, czyli dwie strzelaniny na 3 dni. No, bandyckie miasto, tak? Bandyckie miasto, gdzie socjaliści mówią, że trzeba dbać o wszystkich. No, ale to jest to samo, wszędzie jest w tych socjalistycznych miastach to samo. Niszczą biznesy, podatkują biznesy, popierają pasożytów, można powiedzieć. Ten Bronin, co on powiedział? On powiedział, że winę za to ponosi kto? No można powiedzieć nie kto, tylko co. No, że to panika 19, że to COVID-19. Te wszystkie kryminalne sytuacje ze strzelaninami, no to jest przez COVID-19. On był wybrany w 2015 roku, no i wybrany drugi raz w 2019. No on oczywiście jest jednym z tych komunistów, socjalistów, on był jednym z wysokich urzędników w Ministerstwie Skarbu Baracka Muhammada Obamy, no to już samo o tym świadczy, no i on przyszedł, żeby zreperować miasto, stolicę. Wydawałoby się, że on powinien wiedzieć, co zrobić z miastem, które ma jeden z najwyższych
długów państwowych i prywatnych, że ma jednym z największą ilość budynków państwowych w mieście, no bo te budynki państwowe w mieście, one nie płacą podatków, czyli budżetówka buduje, ale budżetówka sama się nie opodatkowywuje, czyli jest po prostu zamknięte koło. Wszyscy ci urzędnicy państwowi, miejscy, no cała ta budżetówka, no to oni mają niezłe pensje, do tego mają niezłe emerytury, także to wszystko ten cały ten budżet, ten deficyt budżetowy jest, no pieniądze po prostu znikają, wsiąkają, no a podatek katastralny w Hartford jest jeden z największych w całym stanie, jak nie w całej Ameryce. Także przyszedł i miał zreperować, no i zamiast powiedzmy zreperować koszty i wydatki, no to on poszedł jako socjalista, powiedział, no bo w mieście dużo mieszka kolorowych, biali to już uciekli z miast w latach 60. Biali to uciekali z miast w latach 60. na te przedmieścia, no i on przyszedł i powiedział tak, słuchajcie, wszystkie przedmieścia to jest regionalizacja, Hartford to jest stolica, wy jesteście naokoło tego miasta, wy byście nie istnieli bez, przedmieścia by nie istniały bez miasta, dlatego w ramach regionalizacji wy musicie płacić podatki, większe podatki za to, żeby miasto wyglądało porządnie, bo przedmieścia bez miasta po prostu są, no nie będzie ich, no i ta regionalizacja, no takie, no kradnie pieniądze, kradnie, wydaje jedną ręką, drugim zabiera. Takie tłumaczenie, no jest to takie komunistyczne, tak? Zabrać jednym, żeby dać drugim. Zachodni Hartford powiedział jemu, żeby w zasadzie spadał, no bo on nie ma nic do powiedzenia, bo zachodni Harvard, no to można, Hartford, no to można powiedzieć, że to tak jak jest Warszawa, tak? Warszawa jest, z lewej strony Wisły jest Warszawa, z prawej strony Wisły jest Praga, no to ten Hartford, no to właśnie też jest tak podzielony, także, że to jest niezależne miasto, jest Hartford, no i następne miasto jest zachodni Hartford. Co on wykombinował? No on wykombinował, żeby w zasadzie wyrwać kasę z całego stanu, no bo w Ameryce płaci się podatki od dochodu, płaci się podatki katastralne, lokalne w mieście, płaci się pieniądze od pensji stanowe, także tych podatków jest dużo. Podatki stanowe, no to są 4, 5, 6 w Kalifornii, no to są 11-12%. We wszystkich tych socjalistycznych, komunistycznych, demokratycznych stanach to te podatki są dwa razy większe. Na Florydzie powiedzmy nie ma podatków, w Teksasie nie ma podatków, dlatego ludzie z tych socjalistycznych stanów uciekają. No i ten Luke Bronin, ten major, prezydent Hartford powiedział, że no zadeklaruje bankrupcję miasta, no i wtedy to się wszystko rozłoży. To było w 2017 roku. Gubernator Connecticut, no to powiedział, że to będzie troszeczkę obciachowe dla rządu socjalistycznego demokratów Connecticut. No i powiedział, okej, ile wam brakuje? Oni powiedzieli, 600 milionów nam brakuje. No to on mówi, dobra, to 600 milionów, cały stan się złoży i wszystkie małe wioski, małe miasteczka, małe przedmieścia zebrały pieniądze dla stolicy. Stolica wydaje, a przedmieścia płacą. No tak to jest, to jest ten socjalizm, tak? Także jeżeli głosowaliście na demokratów, a mieszkacie w Connecticut, no to właśnie tak sobie zrobiliście. To jest wasz płacz i zgrzytanie zębów. Następne, taka sama sytuacja to w 2011 roku w Pensylwanii.
Pensylwanii była. W Pensylwanii było, w Harrisburgu też socjaliści prowadzą miasto, doprowadzili do bankrupcji, no prawie doprowadzili do bankrupcji przez te swoje wydatki, przez budżetówkę, przez pensje, przez emerytury i tak dalej. No i Pensylwania, cała Pensylwania musiała się złożyć. Tak jak w Ameryce, jak popatrzycie, to socjaliści są na jednym wybrzeżu, socjaliści są na drugim wybrzeżu, a w środku są normalni republikanie. No ale w tych miastach to się właśnie nazbierało, tak jak słuchacie te 80 parę milionów na Bidena, no to są te miasta. To jest właśnie ten Hartford, jest Philadelphia, Detroit, Chicago, San Francisco, to jest te 85 milionów. A te 80 milionów tych uczciwych, pracujących podatników, no to oni są w środku państwa. Popatrzcie sobie tutaj na te kolory. To tutaj na czerwono to jest republikanie, na niebiesko to są demokraci. No i dostali te 530 milionów. No i cwaniaczek ten major Bronin, on zamiast popatrzeć, no jako fachowiec niby finansowy, popatrzeć, gdzie są wydatki, gdzie można obciąć, no to nie, no to w zasadzie to go wykupili. No i teraz zaczął koncentrować się na równości społecznej, na równości rasowej, na równości ekonomicznej i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze, co zrobił, to wziął jego żona, prawniczka, profesorka, socjalistka do krwi i kości, zrobili organizację niedochodową, no i ona właśnie zaproponowała, żeby wszystkie te miasta, przedmieścia i wszystkie te pozmieniać przepisy budowlane, bo mówią, że te przepisy budowlane na przedmieściach są takie, że ludzie w mieście muszą mieszkać, bo nie stać ich na mieszkanie na przedmieściach. No i także znowu zabrać jednemu, żeby dać drugiemu. Nie wzięli się za to, żeby związki zawodowe nauczycieli popatrzyć się, dlaczego oni pracują po ileś godzin, a powinni więcej. Za to się nie wzięli. Nie wzięli się za te ich emerytury i tak dalej, i tak dalej. No, jedna nauczycielka w Ameryce w ogóle jest burdel. Nauczyciele teraz strajkują, mówią, że chcą uczyć z domu. Jedna z tych prowadzących strajk w jednym ze Stanów, no to się okazało, że ona jest na Karaibach na wakacjach, a ona protestuje zaocznie, zoomowo, i ona mówi, że ona chce uczyć, z Karaibów. No ale to są właśnie tacy złodzieje. Oni chcą mieszkać na Karaibach za pół ceny, a chcą mieć pensję, tak jakby powiedzmy mieszkali w mieście. Bezczelność komunistów nie ma granic. No te rodziny w tym Hartford, te rodziny we wszystkich tych miastach amerykańskich, no to im się należy, żeby było lepiej. No ale jednak ta grupka, ta 10% tych oszustów, tych socjalistów, tych demagogów, tych ludzi, którzy po prostu mydlą im oczy i ciągle tylko pokazują, musimy ukraść tym, musimy ukraść tamtym, musimy zabrać, my nie mamy, oni mają. I to jest ta polityka, to jest polityka socjalistów. Connecticut potrzebuje przywódców. No każdy z tych miast potrzebuje jakichś przywódców, którzy to wszystko zmieni. Przecież to trzeba obniżyć podatki, żeby biznes przyciągnąć, to trzeba, biznes jak przyjdzie, no to ludzie zaczną pracować. Wszystko jest postawione do góry nogami. Ja pamiętam tam lata temu, że Urząd do Spraw Bezrobocia wysłał czeki do drukowania do Indii. No to było jeszcze przed te czasy, kiedy nie zajmowało to 3 sekundy, żeby przelać automatycznie na bank. No ale to jest właśnie taka logika socjalistów. Obciąć koszty dla bezrobotnych, zamiast bezrobotnym dać robotę, no to wysłali czeki do drukowania w Indiach. Także mieszkańcu Connecticut, mieszkańcu Nowego Jorku, no czy gdziekolwiek
wschodniego wybrzeża, kiedy odwiedziliście może Hartford, widzieliście w Hartford, czy mieszkacie w Hartford i głosowaliście na socjalistów, no to tak macie, tak będziecie mieć. Smród, brud i ubóstwo, płacz i zgrzytanie zębów. Pomyłka. Nie możecie, jeżeli przyjechaliście z PRL-u do Ameryki, nie możecie głosować na socjalistów. W żadnym ze Stanów Ameryki nie głosujcie na socjalistów. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z inzynią o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Jeżeli możesz, no to polecaj, rozsyłaj. Na dole zawsze jest sznureczek. Możesz go wrzucić u siebie na Facebooku czy gdziekolwiek działasz. Zdrowia!